Cześć wszystkim, ja się nazywam Mateusz Golicki. Ostatnio wydałem swój drugi singiel pod tytułem Wypływam i właśnie z tej okazji spotkałem się z Viva.pl, żeby odpowiedzieć wam na parę pytań. Także zaczynamy od pierwszego. Za nami koniec roku szkolnego. Co mógłbyś kupić w sklepie, gdyby twoja średnia była ceną produktu? Ja miałem średnią 4,86, więc mam jakiś taki fajny samochód za 4,86, no nie pogardziłbym, więc może jakiś Aston albo jakiś Lamborghini, chociaż na polskich drogach to ciężko, nie? Dobra, kolejne pytanie. W garderobie przed występem muszę mieć... Na pewno muszę mieć dużo miejsca, żeby zrobić jakieś ćwiczenia wokalne. Jeszcze jakaś woda by się przydała, lustro, żeby się przyjrzeć, jak się daje. Miodzio. Dobra, kolejne pytanie. I brzmi ono, czy fanki potrafią cię zaskoczyć w wiadomościach, co zapamiętałeś najmocniej? Zdecydowanie potrafią mnie zaskoczyć i na pewno ostatnio taką rzeczą, która mnie zaskoczyła, było, jest teraz taki trend generalnie, że pisze się do swoich tam idoli, na przykład pierwszy dzień czekania, aż odpowiesz. I taka jedna dziewczyna odliczyła chyba do 200, czy tam do 300, więc no prawie rok, czyli w sumie była modniejsza, zanim to było modne. Jaki utwór ostatnio nie może wyjść z głowy, zaśpiewaj. Wszyscy jedzą pewnie, co to jest. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you, all night, come on dance with me, I'm levitating. Polecam, Mateusz Golicki. Skąd pomysł na maturę po angielsku? To jest w sumie dobre pytanie, bo ja wychodząc z podstawówki totalnie nie miałem pomysłu, na co mam iść do liceum, na jaki kierunek. Wiedziałem, że musi to być coś związane z matematyką, ale taki prosty matwis stwierdziłem, że jak na mnie to zbyt normalne, a ja jestem bardzo pokręcony, więc stwierdziłem, że jakby to będzie dobry wybór. No i właśnie teraz skończyłem rok szkolny i od następnego roku przechodzę na program międzynarodowy, także życzę mi powodzenia. Na tapecie w telefonie mam palmy, bo chcę lecieć na wakacje przed klasą maturalną, także mam palmy, już się przyzwyczajam do vibe'u wakacyjnego. Dobra. Pracujesz nad nową płytą, zaśpiewaj ulubiony malutki fragment, który jest z piosenek. Dzisiaj wreszcie powiał wiatr, a ja wypływam. Dzisiaj niebo pełne gwiazd, a ja odkrywam, że siebie sam nie mogę się bać. I ostatnie pytanie. Jeśli nie muzyka, to najchętniej zostałbym tenisistą. Ostatnio mam mood na tenisa, oglądam wiele turnieju i też wyciągam mojego tatę, z którym gram od kilku lat, kilka razy w tygodniu na kort, więc tenis. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję Viva.pl za zaproszenie. Wpadajcie na moje sociale, słuchajcie, wypływam. Wiele innych, czekajcie na nowe nowości i do zobaczenia.